Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Synchronizacja dół, góra. Dziękuję. No i dziś będziemy kończyć ten świat. Tak. Świat drugi wreszcie skończony. Na sto, aż sobie zobaczę, czy na 100%. Nie na 100%, bo poziom z tą pandą nie jest na 100% ukończony. Tak, dokładnie. Ale to jest jedyny poziom tylko. I nie mówiąc o poziomie Sparks. To okej, no to idziemy tu. I oczywiście do Evening Lake idziemy, czyli do naszego kolejnego świata, ale na początku musimy oczywiście zawalczyć z bossem, który stoi między tymi światami. Jak to jest boss? Właśnie pamiętam. My tactical instincts told me the sorceress would attack you here, so I flew in to help out. It seems my rocket launchers don't affect this creature, but I can assist you by dropping ammunition. Now get in there and fight the good fight. Czyli musimy zobaczyć z tym gościem, cokolwiek on robi. A nie jestem tego pewien. Aha! My musimy w niego po prostu napierdzielać tymi... tą magmą. Goddammit. Tylko właśnie tu jest taki mały problem, że musi to być centralnie w niego. Dobra. Do it! Haha. Nice. Okej, okay, teraz się robi nieprzyjemnie. Aha, to mam tylko na jedno takie coś, okej. Okej. Nice. Nope. Aha. Po prostu daj mi owce! Daj mi owce! God damn. Dobra, tym razem będę musiał być ostrożniejszy. Muszę zapamiętać, że on tylko dwa pociski wystrzeliwuje. Zawsze jest jak głupi, czekam na ten trzeci pocisk, którego po prostu nie ma. Pyk, dziękuję. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Świetnie. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Jestem głupi. Nie. Bo swoją drogą, jeszcze przez tą tranzycję między fazami tego bossa, można jeszcze mu dać ten dodatkowy hit, przez co ono jest świetne. God damn it. Tym razem poszło coraz... idzie mi coraz gorzej. To jest ciekawe. Kurde. A przynajmniej jednemu się udało. To jest najważniejsze. Dobra. Został raz. Co? Aha, chyba ten głaz lecąc zneutralizował. Ten cały promień, czy wiec to jest. No! Kurde! Tak mało brak. Aha, dopiero on na tej drugiej fazie daje. Ała. Daje. Co daje? Nic. Daj ten trzeci. Dobra. Aż się boję, co robi ten niebieski. Dobra, czy on tu już daje 4. Okay. Nice! Obydwoje byliśmy tylko na jednego hita. Uratowaliśmy Monikę. Tak to przetłumaczę, że to Monika jest po prostu na mojej łatwości mówienia. Teraz już tam sam sobie pójdzie. I jest chyba okej! Okay. Przeszliśmy tego bossa za do 3 razy sztuka, jak to mówią.
No i co? No i zaczniemy kolejny świat. W takim razie. Ale najpierw wydaje mi się, że kupimy tego naszego koleżkę. A nie, najpierw oczywiście wystuprocentujemy. To jest rzecz tradycja, że musimy najpierw wystuprocentować Hub World. Listen to me, dragon. Spyro, this is serious now. The sorceress is planning a trap for you, and if she catches you... Believe me, you don't want to know what she's gonna do. Look, I promise to take good care of the rest of the eggs. I mean it. Just take Hunter and go back home before... Before... I can't say it! Just go! Ona nas lubi! Ale nie chcę się przyznać. Ja, dobra. Tak w ogólnie to już... Z tego co pamiętam to... Nie będę zdradzał, bo to będzie taki spoiler troszkę. Więc musimy iść dalej. Więc pozbieramy sobie kryształy. Będzie wszystko okej. Okay. I tym będziemy lecieć zaraz. Chłochłe! Znaczy zaraz. Za parę odcinków prawdopodobnie. Mogę tam jakoś lecieć, w sensie... Wgliszować się chyba nie. Na szkole. To jest w ogóle nowość taka, że może... Że rozpoczynamy tutaj, a później będziemy mieli rakietę stąd. Coś śmieszne. Więc teraz pod wodą teraz zdobędziemy... filament. Dlaczego ja zawsze muszę w najgorszych miejscach wycinać wszystko? Dobra, tu jest jeszcze. Dobra. Tu coś będzie? Tak, tu jest... Tu jest ten. I to też się da pominąć! Uwierzcie mi, ale zaraz wam to pokażę. Bo musimy zrobić jeden poziom, który jest niezbędny. To znaczy, nie musimy go robić nawet. Ale po prostu... Wiecie co? Aż od razu tam pójdziemy. Nawet nie będę 100% tego Hub World'a teraz, tylko po prostu tam pójdziemy od razu. Czy to jest ten poziom? Tak. Bo to jest poziom... z menu. To jest poziom z title screena, czyli Fireworks Factory. Tak. Więc tu oczywiście zrobimy Glitch Flyer. Pyk. O, perfekcyjnie to zrobiłem. Dobra, GG. I nie pominiemy oczywiście kupna Bentleya, ale po prostu, jakby to powiedzieć, pokażę wam to tylko, jak to zrobić. Tu już chyba nie... O, tu już nie ma ścian. Au. Za dużo rzeczy wygenerowanych na raz. Au. Nie, to nie jest względne na emulatorze, zapewniam was. Dobra, więc teraz jesteśmy w ścianie. Teraz trzeba uważać. Z tej ściany nie... Wypłość. Kurde. Hello, wyjście. Tu jest. Jakby to zrobić? Au. Dobra, tu jest jajuszko, ale ja je przez taki sposób nie chcę odblokować. No, Spyro, wleć tam. O, dokładnie. O, lepiej się chyba już nie. W sumie... Leciałbym do tego mostu, gdybym wiedział... O, tu jest ten most. Okej, teraz trzeba będzie pokombinować troszeczkę. Tu jest money bags. Więc gdzieś tu. Ała! Tak nie mogę ogarnąć tutaj. Nie, Spróbuję tylko. Ostatni raz. One more try. Where am I?
Jestem przed tym mostem. Okej. Okay. No nie! Nie, dobrze. Nie wychodź stąd. Dobra, więc to... O! Nawet widzimy. Nie, to nie jest to. Dobra. Kurde, aha, trzeba zginąć, okej. Okay. Po prostu wlez sobie za mapę. I tu się odbywa jedna z cutscenek. Jak tylko wam powiem. A tam jest jakiś... No, aha, dobra, tu jest jedna z lokacji, której wam teraz nie pokażę. No, dobra, zginęliśmy sobie. Okej. Okay. I teraz kumy Bentley'a. No, nie wiem, no pewnie jakbym sobie tam trochę popływał, to w końcu bym znalazł ten trigger. The sorceress has a real prize on her hands here. It took 24 Rhinox to capture this dim-witted furball, so you'd better believe he's not going to get out cheap. 1000. No dobra. Where are you getting all this money, Spyro? It's not just lying around on the ground, is it? Is it? Ah, what do I care? It's mine now. Stary, równie dobrze ty byś mógł sobie skakać po poziomach i zbierać te klejnoty. You're a little douchebag. First rejuvenating breath of freedom. With the humility of a wounded sparrow, I genuflect to my noble deliverer. It was no big deal, dude. Yes. After all, it was I who let you out. Why, you brazenly avaricious, duplicitous, larcenous ursine! Now, hold on! Ooh. One more, perhaps? At least. Please do afford me the sublime honor of enjoying your visitation in the nearest future. Yeah, sure. No to co? Nie chcę mi się teraz tu procentować tego hubworlda, szczerze powiedziawszy, chyba to zrobimy dopiero w następnym odcinku. Więc chyba przejdziemy sobie ten poziom Bentley'a. Tak sądzę. Pshu. No i jadymy. Będę chciał mówić cały czas jeden, bo jak ja cały czas próbuję powiedzieć latymy, to coraz gorzej brzmi. Jak na moje. I will gladly help you on your quest, Spyro, but first I must attend to my young sibling. I'm afraid he may have gotten himself into trouble during my absence. No to chodźmy mu pomóc. Just do it. No, więc Bentley ma podstawowe ataki. Atak, tak z góry. W sumie jak skacz, to też może atak z góry mieć. No i odbijanie, które fajnie wygląda. Hey bro, it'd be really cool if you smash that boulder. A swift smack should do the trick. Dobra, i ogólnie Bentley bardzo nisko skacze, ale jest ogromny przynajmniej. Znaczy, patrząc na cutscenkę, to był praktycznie mniejszy od... No powiedziałbym, że był podobnej wielkości, co był Spyro. Ale no, to tylko moje zdanie. No to rozwalmy. Tu nie ma nic pewnie ciekawego. Nie, nie ma nic. Chłe, chłe. Jakby nic tam nie było ciekawego, to bym tego nie rozwalał. Your spin move to deflect the snowball into the gong. I bet we could make the roof cave in. GG. No. I odbijanie właśnie na tym mniej więcej polega. Uratowaliśmy Briana. I? No to prawie jak Monique, tylko że Monique nie mogła złapać tam tego.
na Holotu. No więc teraz odbijam przy... dla nich. Więc... no cóż, miło było, raczej nie było was poznać. Chłeba nas. No to już chyba nic ciekawego nie ma. Tak sądzę. Ten timing. Zjadę więcej klejnotów, mi tam to nie przeszkadza. A wręcz przeciwnie, bym nawet powiedział. Kochaj, myślałeś, że mnie rozwalisz, serio. Radziłbym, żebyś się zastanowił nad swoim życiem. Jak próbujesz mi dorównać. Znaczy, dorównać. Jak próbujesz mnie zaskoczyć, o. Dobra, dziękuję. Ale jak chcę tam tego króliczka? O, co tu biega? Dziękuję. Jak wiem, że złamałem moją przysięgę, że żony króliczek nie dostanie... nie zostanie w serii uderzony ani zraniony. Ale to był w Minecraft. To nie jest Minecraft. Another gong! Great! I bet we could cause an avalanche with this one. Ale szczerze to ta animacja mogła być lepsza, jak na przykład jak ci co robią, wiecie, nie ci co robią, tylko po prostu jak w baseballu. A stinking rhinoc has blocked the way with this box. It shouldn't be any problem for you to push it out of the way though. No oczywiście, easy. Skill point, nice. Nawet nie wiedziałem, że jest za to skill point. Dziękuję. Jako. Stłuczyję! Rozwaliśmy Charlie'ego, Sheena. Który udaje Michaela Jacksona. That seems legit. Okej, okay, rozwalamy totem, pyk i pyk. W ogóle dlaczego tu jest totem? Hello, tu jest bardziej Arktyka, a nie. Antarktyda, Arktyka, whatever. Znaczy pewnie, no z geograficznego punktu widzenia to tak, no to jest pewna różnica, ale no... Tam jest zimno i tam jest zimno, no wielka mi różnica po prostu. Próbuję, po prostu robię tu rozwałkę. Przemieszczę teraz tą skrzynkę, bo widać, że trzeba je przemieścić. Trzeba być w stanie w sumie, żeby się tak domyślić. Dobra, więc znowu tutaj ratujemy wszystkie klejnoty. Mówię, że najważniejsze chłe. Dziękuję, 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 dziękuję. Zobaczmy, jak on daleko może skoczyć. Całkiem daleko. Tak, no powiedzmy, że 1 metr. To był. Tak mniej więcej. Thanks, bro. Here's a little something for your rock collection. Rock collection. Do swojej kolekcji kamieni. I uratowaliśmy Eryka. Swoją drogą, kiedyś ja miałem taką kolekcję kamieni. No i... ukończyliśmy poziom. Na 100 pro. Zaraz. Na 100 pro. Wszystko będzie ok. Tyk, 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 tyk. 600 na 600. Kurde, jestem bogaty. W sumie jestem ciekaw, ile by taki jeden klejnot ze Spyro mógłby kosztować w prawdziwym życiu. Matpad? Wyzwanie dla ciebie. Chłe, chłe. A więc teraz wracamy do poziomu japońskiego, tudzież chińskiego. By go wystuprocentować i nie wiem czy... Jeżeli starczy czasu, to może też zrobię poziom Sparks, ale mam dziwne wrażenie, że raczej
takowego czasu nie starczy. Bo nie wiem, ile tam ta część poziomu może zająć, niestety. No tak czasami bywa, że po prostu poziomy zajmują bardzo długo, a czasami bardzo krótko. No i lecimy od razu tam. Ja pierdziel, jaką rzeźnię robię. Przebiega mi pyk i nie ma. Pyk i nie ma. No, chodźmy tu. I załatwmy to szybko. Jak najszybciej się da. Żeby już mieć ten cały świat z głowy. To znaczy nie cały świat, bo założę się, że na 100% będę musiał powtarzać ten poziom. By... Fu. Jeszcze wrócić do tego świata po poziom Sparks. Dobra, pyk. Pyk, dziękuję. No i myk. O, tak szybko? Nie ma żadnej rozmowki? Hey, I think I saw some Rhinox run up to the top of that hill with an egg. Okej. Okay. Nie myślałem taka rzecz jak cały czas. W ogóle skąd tu śnieg? Dziękuję. Szczerze, to poziomy Bentleya można po prostu przechodzić naciskając na przemian kółko i krzyżyk. Tak można cały poziom przejść. No, możemy znieść naszego brata. Nice. Że tak powiem, możemy go zmieszać z błotem. Nie, to nie miało sensu. Kurde. Dobra, oni na nas rzucają jakieś kule podobizny tych misiów koala. A ja oczywiście sobie nic z tego nie robię. W sumie to jest taka jakbym... od tego jestem, żeby nic sobie praktycznie z niczego nie robić. No co? Ha! A, myślałeś, to był ten. To był ten jedyny, uwierzcie mi. Au. No przyznam, uraziło mnie to. Zabolało mnie to nawet, poważnie mi powiedział. O nie, teraz jestem tylko na jednego hita, a tego byśmy nie chcieli, żebym zginął. Wiecie co, może ja sobie tam wrócę. No, może jak ten robaczek się znów tutaj zrespił. Nie, chyba teraz to jest jego taka zemsta za to. Nie! Czy mi się zdaje, czy grzmi? Nie. Chyba nie. Dobra, więc teraz takie YOLO. Jademy tam. Sposobem, który mówiłem, czyli co chwilę wciskam teraz kółko. Dobra, może on nie jest aż taki dobry, jak sądziłem, że jest. Dobra. Pyk. No, goddammit. Typie. No, do it. GG. Aha, tu oczywiście normalnymi sposobami nie możemy się dostać, chyba że... Nie, nie możemy. Kurde. Swoją drogą... No jest ten dźwięk cały czas, ja nie mogę. Nie mogli dodać, nie wiem, z dwóch linii kodu, że jeżeli skoczę i tak zrobię, to nie włącza się ten dźwięk? Znaczy właściwie... Właściwie nie dwie. Bo... Jedną linijkę praktycznie wystarczyłoby poświęcić na coś takiego. Wiem, że Spyro 3 to jest... ogromna gra, ale no... No jedna linijka kodu to praktycznie jeden, no, parę bajtów i miałoby się grę praktycznie idealną. Jeżeli chodzi o dopracowanie, o szczegóły. Aha. I stopro będzie? Jeszcze nie.
Jest 100 pro i teraz będzie 100 pro. No, dziękuję. Więc odzywaliśmy Brubeka. Nice. No i poziom jest 100%, dziękuję bardzo. Teraz możemy już iść sobie stąd. Więc z czasu nam niestety nie starczy. Jeśli chodzi o poziom Sparks. Bo założę się, że on 5 minut nie będzie trwał. Mam dziwne wrażenie, że grzmi. A są czarne chmury? Oj, są! No cóż. Więc co ludzie, jedno co mi pozostało praktycznie to chyba się pożegnać. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa!